Sport Przemysław Babiarz, witam Państwa. Tak zwykle rozpoczynam wiadomości sportowe w Telewizji Polskiej, a teraz, kochani, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego, czyli w popularnym Słowaku, czyli w mojej szkole. Ja tutaj chodziłem do liceum od 1978 roku do 1982, dokładnie po tych schodach, tak jak idę teraz, tak jak Wy szliście przed chwilą i ja szedłem. Wtedy nie miałem jeszcze pełnej świadomości, jak wspaniała jest to szkoła, z jak wspaniałymi tradycjami. Wiedziałem tylko, że tu chodziła moja siostra, moi stryjowie, mój kuzyn i wielu fantastycznych chłopaków ze starszych klas z podstawówki, których podziwiałem. Tutaj staję przy tablicy informacyjnej, na której są informacje o wszystkich rozgrywkach szkolnych. Dokładnie tak samo w tamtych latach, w 79, 80, 81, grywaliśmy między klasami w koszykówkę, grywaliśmy w siatkówkę. To po prostu była nasza pasja, sport, ale nie tylko sport, również sztuka. Ja tutaj stawiałem pierwsze kroki na scenie teatralnej w auli, do której za chwilę przejdę, a w której Wy w tej chwili jesteście. To była fantastyczna scena. Tam robiliśmy pierwszy kabaret ze starszymi kolegami z klasy matematyczno-fizycznej, z 2 lata starszymi ode mnie. Robiliśmy też wielkie przedstawienie na pożegnanie klas czwartych. To był rok 81, rok wielkiej wolności przy pierwszej Solidarności po sierpniu 1980. No i wreszcie sama nauka, która w tej szkole przebiegała. Ja byłem w matematyczno-fizycznej klasie, a tak się zupełnie dziwnie złożyło, że dotarłem do finału Olimpiady Ogólnopolskiej z języka polskiego i później miałem wolny wstęp na polonistykę, bo potem poszedłem na teatrologię na Uniwersytet Jagielloński, no i wreszcie zostałem aktorem, bo studiowałem w PWST Kraków. Chciałem Was szalenie gorąco do tej szkoły zaprosić. Ona ma rewelacyjne tradycje. Kończyli ją wybitni Polacy. Święci, jak choćby Józef Sebastian Pelczar, chodził tutaj znakomity pisarz Kornel Makuszyński. Byli malarze, tacy jak Fałat, Stroński. Byli kompozytorzy, byli wreszcie wybitni naukowcy. Tutaj zdobywali swoje szlify, tutaj zdobywali wiedzę, tutaj rozpoczynali swoją karierę. Ważne jest, że mamy taką świadomość, że tutaj przemawia do nas historia, ale że mamy tu też do czynienia z bardzo interesującą teraźniejszością, bo wciąż warunki w tej szkole są znakomite. Czuje się i ducha historii, i taki mocny puls współczesności, czyli waszych czasów, bo to teraz nastają wasze czasy. I na te nowe czasy, wasze czasy, do tej szkoły, do pierwszego liceum w Przemyślu, do Słowaka naszego, serdecznie was zapraszam.